Żołnierzach Wyklętych trochę było w szkole podstawowej, ale też nie było tego, nie było to aż tak bardzo mówiono o tym. Ogólnie o Żołnierzach Wyklętych to o tym, że oczywiście byli bohaterami i o walce z komunizmem, z reżimem. Zaczęliśmy od plakatów, od zakładek do książki, od plakatów takich informujących o tym, czym są wyklęci, w jaki sposób należy na nich patrzeć, od ich biografii. A w tej chwili zastanawialiśmy się, jak dotrzeć z informacją taką szerszą do młodzieży i pomysł na naklejkę, tak trzymam pierwszą lepszą, naklejkę z informacją o wyklętych wyszedł stąd, że młodzież bardzo często przy różnego rodzaju akcjach związanych na przykład z promocją swojej osoby w czasie kampanii samorządowej wybiera tą formę, żeby coś innym zakomunikować. Troszkę od nich zgapiłam i wymyśliłam pomysł na naklejkę, która się rozchodzi. Nie zawsze ją przyklejają na siebie, ale na pewno mają ją na zeszycie z historii i na pewno będą wiedzieć, dlaczego akurat 1 marca świętujemy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Czy młodzi ludzie dzisiaj lubią historię? Bo mówi się, że to jest przedmiot tak zwany passé. Znaczy myślę, że teraz dużo młodych ludzi interesuje się historią. Jednak jest też, tworzymy teraz własną historię i nie jest to też tak bardzo rozpowszechniane u innych. Czy to znaczy, że musi być naprawdę fajny nauczyciel, żeby historię polubić? Myślę, że tak, aczkolwiek jeśli ktoś się zainteresuje historią na przykład z domu albo no, gdzieś się tego nauczy i się zainteresuje, to nawet słaby nauczyciel nie przeszkodzi w rozwijaniu bazy historycznej. Historia najnowsza rzeczywiście historią też i najbliższą młodemu pokoleniu, które Pani uczy? Nauczanie historii jest taką misją, która pozwala na zrozumienie współczesności. I z tego tytułu myślę, że tak, że historia najnowsza powinna być bliska, tylko trzeba troszkę inaczej do nich dotrzeć, nie wykładem. Bo wykład nudzi, ale to nie jest tak, że ten wykład zawsze nudzi, bo to zależy kto i jak, w jaki sposób mówi. Fajniejsze jest działanie. Jeżeli młodzież coś robi, wtedy zapamiętuje. I o to nam tak naprawdę chodziło. Pytałem też młodzież o to, czy historia jest passé. Jak dzisiaj, tak jak pani mówi, podejść, żeby ta młodzież nie tylko z klasy humanistycznej się tą historią zainteresowała, bo nie mówię, że zachwyciła, tak jak pani powiedziała, to nie tylko wykład. Najważniejsze wydarzenia historii najnowszej wychodzą oddolnie. Jak pamiętamy, pierwsze informacje na temat żołnierzy wyklętych wyszły w momencie, kiedy oddolnie były organizowane biegi wilczym tropem. To był wysiłek fizyczny. Trzeba było przebiec 1963 metry i to było coś, co młodzież w jakiś sposób angażowało. I wielu jest takich, którzy nie chcą naklejki, którzy by woleli pobiec. Więc to w jakiś sposób dociera. Jeżeli my dotrzemy, że można coś zrobić, że można coś realizować, no to wtedy to w jakiś sposób zostaje. Czy historia dzisiaj jest passé? To wszystko zależy od tego, jak my rozumiemy dzisiaj współczesność. Jeżeli znamy historię i rozumiemy to, co się dzisiaj dzieje, no to tak, to chcemy się jej uczyć. Czy jest taki okres historyczny, który wam się w jakiś sposób utrwalił w pamięci z tego, co już się uczyliście do tej pory? Z tego, co się uczyliśmy w liceum, to była dopiero starożytność. Mi osobiście jakby cała historia się podoba i nie mam takiego... Ja jeszcze z podstawówki historię XX wieku bardzo lubię. No tak głównie... dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa. Chcemy ich nauczyć wejścia w głębie, ale po to, żeby mieli otwarte oczy, żeby się nie zamykali na wszystkie klapki medialne, które nam nie pozwalają zobaczyć rzeczywistości takiej, jaką ona jest.